Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Prosto od kolegi Mariana Kaczyńskiego z miejscowości Lubichowo, oddziału 066 Nowe. Odjechaliśmy i pojechaliśmy tutaj do kolegi Sebastiana Ostolnickiego, do oddziału 0299 Czersk. Jest to około 30-40 km linii prostej, na zachód bardziej. On tam, Marian, miał lot z 310 km w tym oddziale Nowe, natomiast tutaj w oddziale 0299 to jest już piąty lot, Seba, tak? Czy tak, czwarty? Tak, tak. Piąty. I już mamy dłuższy dystans, 550 km. Mam akurat taką godzinę, dobrze, że tutaj na razie udało nam się zdążyć jeszcze przed przelotem głębi, że jest chyba 12.30 prawie, tak? 12.19 właśnie, a gołębie już się pojawiły tutaj po drodze w Chojnicach. To jest około 30-40 km też na zachód bardziej. Ale to może oddam głos koledze, kolega nam powie, ile gołębi tu ja oddział dał, jak to wygląda, jakie były wypuszczone gołębie, jakie warunki panują i tym podobne. Proszę bardzo. Tak, witam serdecznie. Dzisiaj jest lot numer 5 z miejscowości Soltau. Ładnych parę lat temu leczyliśmy tą miejscowość. Właśnie chciałem powiedzieć, bo to nowa nazwa. Soltau, właśnie z tego względu lecimy Soltau, czyli lot zaliczany do kategorii B i C. Odległość tutaj do mojego gołębnika mniej więcej 550 km. No, gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6. Do granicy, czyli około 200 km, 250 praktycznie. Bezwiecznie było? No, wiatr zachodni czy południowo-zachodni on skręcał później, tutaj jak widać w Polsce skręcił na północno-zachodni, taki dość silny. Właśnie, ale przepraszam, pokażę właśnie te korony drzew, może podejdźmy, bo zobaczmy. Widzimy tutaj, dość wieje teraz, u Mariana też tak jak odjeżdżaliśmy, tam bardziej na wschód, przepraszam, wiało. Tutaj natomiast, no, nie ma jeszcze gołębi, ale czekamy na nie. Nie ma gołębi, ale tutaj około 10 minut temu dostałem wiadomość, że u kogo był w Częstochowie? U Szmadlińskiego kolegi? Nie. U Fojnicach, u jakiegoś hodowcy się pojawił. Jeden? Czyli 6 godzin, 15 minut, oni mają nieco bliżej, 520 km. Czyli tak, 6 godzin. Tak sobie myślałem, 6,5 godziny. 90 tutaj, na godzinę, nie, 80-90. No. Tak, między dobrze. 80 a 90. I tak spodziewany czas. No tu u nas jest jak widać pochmurno, ale na trasie tutaj sprawdzałem przed chwilą na portalu meteo.pl. Warunki atmosferyczne to właśnie nie. Jakby tutaj w obrębie, na wysokości rzeki Wisły jest jak bardziej pochmurna, ale tam na zachodzie praktycznie jest chyba bezchmurno nawet. Tutaj po czwartym locie, które miejsce zajmujesz w oddziale? W tej chwili jestem trzeci. Trzeci. Kto na pierwszym jest? Pierwszy jest Rafał Wetrowski, czyli nasz sekretarz w oddziale. Drugi jest Wetrowskiego byliśmy Grzegorz Szyngwelski, skarbnik oddziału. Tak. A trzeci chyba ja. Prezes oddziału, czyli można powiedzieć kumoterstwo, tak mnie żartuje, ale tak poważnie, a ile oddział nasz dał gołębi na lot na ten piąty? No wczoraj jeszcze tutaj panowały upały, nie? To no, każdy asekuracyjnie dosyć dał, bo praktycznie... To cały oddział ile nasz dał teraz? Około 1000 gołębi. Tysiąc gołębi. A praktycznie rocznych mało kto dał, ja dałem dwa roczne, nie? Dwa roczne. A około 25 jeszcze w domu zostało. Rozumiem. Tutaj powiedzmy to piąty lot w oddziale, my tutaj nie racjonowaliśmy tych lotów, ale kolega Sebastian nam teraz opowie właśnie te pierwsze loty, na pierwszy lot ile nasz oddział dawał gołębi, który był tutaj w tym roku, w sezonie. Rząd wielkości, myślę, że około 1800 gołębi. Czyli nie było dużo gołębi teraz. 2200 czy 2300 mieliśmy na spisach. No ogólnie nie ma dużych strat. Są hodowcy, którzy do tej pory nie zgubili ani gołębia. Nie? A u ciebie jak to wygląda? Ile dzisiaj gołębi? Ja zgubiłem do tej pory dwa gołębie dorosłe. No w sumie trzy, bo jednego, pierwszego w sumie z listy, to na moich oczach Jaszom na treningu mi wziął przed lotami, nie? To... A na samych lotach zgubiłem dwa dorosłe gołębie, no i niestety trochę roczniaków pogubiłem, ale jak na ten rok to myślę, że idzie wytrzymać. Nie? Ile masz teraz gołębi na locie tutaj? 36 dziś dałem, 36. Tak jak mówię, 34 dorosłe, dwa... I roczniaki zostawiłeś tu? Tak, i dwa ile dorosłe... roczniaków zostawiłeś? Łącznie około zostało 30 gołębi. 30 gołębi, czy tyle roczniaków masz aż mniej więcej? No, bardzo dużo, właśnie trochę przerobiłem te gołębniki. I w tym roku naprawdę samczyki mi się spisują. Samczyki nie giną, a samice z kolei giną. Aha, także taka dysproporcja powstała trochę. Okay. To jest więcej dużo samców jak samic. Ogólnie miałem, niektóre nawet nie miały par samce, bo jakoś tak przyszło, że przypadło, że więcej samców miałem w tym roku. Tam mówisz, masz przerobione, to mam nadzieję pokażesz. Popatrzmy jeszcze tutaj sobie dzisiaj. Trochę okna w ogóle w loty, no. Tutaj w innym miejscu spisą. O, popatrzmy, kolory też widzę nadałeś, tutaj masz na niebiesko i widzę, a tutaj teraz, jakbyś podszedł nam pokazał, Sebastian, jakbyś nam pokazał tutaj, zobacz, tu masz, rozumiem, teraz tylko ten jedną antenę masz tutaj.
Tamten zielony jest na kiedy przygotowany? Dla samic, aha. Czerwony masz kolor, widzę niebieski, zieloną taką siatką. To jak na wspólnym domniku przerobiłem. Na styl tych okien, które mam na wspólnym gorniku, to się sprawdziło, po prostu rozwiązanie tam. Także tutaj czekamy, zobaczmy, niebo jest trochę zachmurzone, na szczęście nie pada, aczkolwiek od przyszłego tygodnia, tam jak obserwowałem, znowu są przewidywane tutaj w całej Polsce bodajże deszcze. O 15 się zaczęła zmieniać, nie no, wczoraj tragedia o 13 była. Było po prostu plus 30, a o 15 plus 18. Ale już wieczorem, beciorem zaczęło bardzo się chłodno robić. Ten wiatr północno-zachodni, arktyczne powietrze prawdopodobnie się wymieszało. U nas co prawda nie padało, ale też podobno były gdzieś tam burze. Nie? Będziemy obserwować wszystko. No burze są planowane na cały przyszły tydzień. Patrzyłem tam na prognozę. Tak mniej więcej to wygląda, że w całej Polsce tak będzie. Popatrzymy sobie tutaj. Także widzimy oddział 0299, tutaj nasz CZES oddał, tak jak kolega powiedział, około 1000 gołębi, tak? Tak, teraz w tym roku mamy wspólny transport naszą kabiną z oddziałem tutaj takim też zbliżonym mniej więcej. Z czym? Z Suchowem? Ilościowo Chojnice. Chojnice. Jeżeli chodzi o liczbę członków, także my się tam mieścimy póki co w tą kabinę. Przyczepy żeśmy zrobili w tym roku na 40 koszy. Czekamy, tutaj namiętnie wypatrujemy tych gołębi. No, coś się pojawi, mam nadzieję, już niedługo może nam się te pierwsze gołębie uda zobaczyć. U kolegi Mariana nie zdążyliśmy, był zaskoczony. Coś być, nie? No, będziemy patrzeć właśnie. Pojawił się pierwszy gołąb. To twój, Seba? Uda, weź. Wystraszy. Mamy pierwszego gołębia. O! Co to jest za gołąb? Martyna! Znasz go? Martyna! Widzimy taki niebieski pstry. 550 km, to już widać, jest zmęczony. A to jest twój? Zaraz przyleci pewnie. Widzimy, ląduje. Jaki ma numer? Zobacz, to jest roczny. 30. 30. Następny jest. O, zobaczmy. Dwa są. O. A ten drugi to chyba nie mogę. Zobaczymy. Silny wiatr jest. Nie, to też twój chyba. Nie? Ten połowy nie twój. O, widzimy. Od tego odbiło już? Teraz odbiło, co? Odbiło? Odbiło. I co to jest za gołąb? Seba? Widzę wagierka? Jeden do serii brakuje. O, czekamy tutaj na gołębie. Mamy bagietkę i biszkopta. Biszkop to jest synek. Przyszedł odwiedzić przy okazji lotu. Sebę to stresuje, ale to nic tutaj. My sobie popatrzymy, trzy gołębie już, dwa gołębie już są. Trzeci to jest kogoś, to chyba z oddziału kogoś też, nie? Nie, muszę go przetłoczyć. Czemu? To nie jest mój. O, niech se siedzi tam. Nad nim jaszczą. Jest kolejny gołąb. Już Seba jastrzębia dostrzegł. Tam jaszczą po górę, widzisz? No, no tak, no to normalna rzecz. Ktoś ci się tas ma, no. Łódka wydaje. Tu mamy. A gdzie ty masz tego gołębia? Mama twoja, mama. Nie, to, o tam jest, rzeczywiście krąży. Zaraz zobaczymy. Dosyć wysokiego pułapu przychodzą. Wygląda jak twój kawaler, a nie tak jak twój synek. O. Patrz, o, jest, ląduje. Czy nie są zmęczone, bo z wiatrem. Jakie te miały skrzydła takie opuszczone? To nie były takie zmęczone według ciebie? O, mamy. Samczyk? Słyszymy, odbiło i już jest kolejny, to jest czwarty? Trzeci. A, bo tamten nam rzeczywiście. Tamten nam blast. No, tu mamy. To są pierwsze chyba w oddziale, myślisz? Nie wiem, nie, zobaczymy. Później to się wszystko okaże. O, gdzie ten jest następny? Odbił już? Nie. O, jest, tutaj ląduje. Z kierunku on przyszedł? Ty.
O, są dwa czy trzy gołębie, już kolega zobaczył. Trzy, nie, trzy. A to do kogoś innego idą. Bardzo z wysoka przychodzą, nie? O, tu jeden krąży. Gdzie on tu jest? Tylko teraz go nie widzę. Ty go widzisz? Tak, chyba poleciały gdzieś indziej. To nie były stąd gołębie. Biszko! O, krąży ten gołąb. Spokojnie, babietka. Ale teraz do lądowania się zbiera. O, widzimy. Ach, jest już. Odbity. Zobaczyć kolega numer tego gołębia od razu. Ten co, jaki to był gołąb? 14 roku. A to jest już piąty chyba, czy szósty? Piąty czy szósty to był u nas jednego tutaj? Jednego żeśmy tutaj sfilmowali. Szósty. O, słoneczko wychodzi. Chyba dwie samiczki dopiero są. A tak, o, jest trzeci. Pardon, kolejny. A to jeszcze jeden. Czy to nie ten nie wszedł jeszcze? Ale odbił się. O. Samiczkę zagonił. W ogóle nie wejdzie? Tak jest uparty, że... To co, podnosisz sobie? Nie wiem, muszę mu podnieść drut, żeby wszedł ten gołąb. Nie? Niby stary gołąb wcześniej był nauczony do drutów, a w tym roku nie chce przejść przez druty. Musi źle kojarzą. No zobaczymy. Czy on tu będzie teraz oczekiwał na wszystkie, tak? Inne. Ja mu lepiej niosę. Będziemy patrzeć. To jest kółka. No. Zwiało je troszeczkę. Taką bardzo ma ciekawą, taką stalową. A ty, patrz, ten nie był odbity, a ten u góry? To obcy? Właśnie tak patrzę. Taki... Nie widzę. Nie, jedną ma chyba obrączkę. No nie wiem, zobaczymy. Nie ma. Dobre mają wypuszczone i z lotu się zabierają, nie? No, normalna rzecz. Oby jak najmniej tych strat było, bo działa, żeby było czym lotować, nie? Upał dosyć i co drugi to praktycznie obcy przylatywał. Co, wchodzą wtedy? Nie, tylko siedzą. Tak, zdarzało się, dwa chyba w ostatnim locie nawet weszły. Ale widać, że przychodzą wszystko tutaj jakby na ukos. Te wiaty takie zetrą tam. Na południe troszeczkę, na Tuchole, tamte okolice, co? Tam tak to wygląda. Na północy Niemiec. Nie? A czemu zmienialiście ten kierunek? Bo zawsze Lüneburg ten... Lüneburgi nam nie pasowało, na początku nam pasowały, bo była odległość, a później zmienili, że bliżej. Jakoś niektóre miejscowości mają kilkanaście kilometrów. I się okazało, że tam akurat 500 km nie było. Aha, czyli warto taki coś popatrzeć niekiedy. Niemcy też zmieniają te miejsca wypuszczenia i tak dalej. Zresztą kurczą się też, bo tam hodowców też coraz mniej jest. Miejscowości też, których można wypuszczać w Niemczech, jest też coraz mniej. Ale też 300 nie lecimy z Neubrandenburga, tylko z Reuterstadt Stevenhagen. 300 mieć za tydzień? Tak. Poprzednio mieliśmy 300 km, 300. Ale poprzedni, a teraz za tydzień będzie w przyszłości? Za tydzień też. Potem dwie 500 znowu. Mhm. Najdłuższy lot jaki będzie tutaj w oddziale? No mamy ten maratony Bad Bentheim, nie wiem, tam 700, pod 800 prawie podchodzi, nie? No jeszcze Bruksela ma być dodatkowo. Tak, właśnie Marian nam mówił, właśnie liczy na to, Marian to specjalista, albo Marian Kaczyński, mówię, specjalista dalekiego dystansu, on bardzo liczy na te loty. Zobaczmy, jak Seba pięknie, ten jak baletnica, podskakuje. No ale nic się nie stanie. Jest gołąb, też południa. Ten już nisko jest. Ja go nie zauważyłem jeszcze, ale skieruję tam obiektyw. Gdzie ty go masz? Nie. Też jaskółki i inne ptaki nas mylą. Cały czas tam tutaj gołębie dolatują. Pojedyncze sztuki. Ale tak znienacka trochę, nie widać ich, nie jedzą w żadnych grupach, tutaj pojedynczo wszystko idzie, tak, nie? Nie ma żadnego wejścia po kilka tam... Dużo gołębi przylatuje, widać. No, to cały czas jakieś idą, dlatego też nas to myli. Ileś? 8, 10 i 6? Zobaczymy. Pokaż, co masz, co ty
masz? Nic nie ma. 9 jest. Nic nie ma. No. Jest następny, czerwony. Jak się chyba coś dzieje, to mama ratuj. Gdzie ty go masz? No, tak, zalatują. No widzę tu, o tu, i z tyłu, patrz, wszystko stamtąd. O. Chyba musisz te drzewa wyciąć, bo one nam zasłaniają. Nie, nie, ja tu tak żartuję, ale... Dwa wyciągnę. O! I mamy tutaj... Od razu ten wylądował, widzimy taki czerwony, nakrapiany. O, też wszedł. Karmę jaką używasz w tym roku? Taką samą co w latach poprzednich? Z MDM-u, nie? MDM-u, tak? No, jakie teraz przygotowujesz? Jakoś specjalnie coś tam jeszcze dodajesz oprócz karmy? No, ostatnio nam zachwalałeś leśną dolinę, tak? No, dużo ziół w tym roku dajesz. Co dajesz? Do pory leków żadnych nie podawałem. Nie było potrzeby, nie? Nie giną gołębie. Formę mają, widać. A sobie tutaj popatrzymy. Niedziela, akurat można sobie tutaj spędzić, że dzisiaj spędza. Rodzinnie spędzamy czas. Martyna, nie? Masz pieska, widzę tutaj biszkopcika, synek Bagietki, Bagietka tam siedzi, ale to tak się nie poznają za bardzo. Tata nie lubi, jak tutaj psy chodzą, co? Bo straszą gołębie mu, nie? No to nic. Dobrze, a my sobie tutaj popatrzymy. A tam siedzi ten ciągle, ten jeden, nie? Co? Ten tutaj, co siedzi. No, no. Podejrzewam, że stąd nadleci. O, widzimy. Jest, jest, jest. Tamten drugi się poderwał. W tym roku też ten lot również zalicza się jako pierwszy do generalnego mistrzostwa Polski. Nie, to tam, to jest chyba ten, co się poderwał. Do towarzystwa, do towarzystwa. I teraz tu nad drzewo widzimy tam. Swoją? I tu, o. Co ty masz? Ląduje, ląduje. Oddaj. O. Jest, o, mamy. Nakrapiany. Samiczka, co? Z 2013 roku ona jest? Zielony obie. O, jeszcze jest jeden. A tamten wszedł, co podniosłeś jemu, nie? Tak, tak. O, wylądował kolejny. Ile jest? 11, tak? Odbitych? No jeszcze ta nie jest. Aha, ta, bo ta jeszcze nie doszła tam. Już 1/3 masz prawie, bo ty ile dałeś? 37, tak? Czy 8? Sebastian? 36? 36. 6, no to już mamy 1/3 gołębi. Ten drugi to twój, co? Czy nie? Tak, widzimy, tam siedzi jeden, ten, który nam tu towarzyszy od kilku minut już. A drugi, ten nakrapiany po lewej stronie, to jest stąd, co? Tam opóźniał, tam. No ale to się dobrze, musi się to samiczka. No to musi sobie piórka poprawić, przecież jak do samców wejdzie, musi jakoś wyglądać, nie? O. Tam jeszcze nie, to jaskółka. O. Siadł sobie tutaj gołąb, widzimy na dachu wolierki, o. O, i odbiło, i masz 5. do GMP, tak? Postawiłem na samice, bo do tej pory bardzo dobrze samice szły. Do 10 wstawiłem 8 samic i 2 samce, to te 2 samce są, a teraz trzecia samica dopiero przyszła, nie? No, tutaj do GMP właśnie tutaj usiadła 5. samica, ale z kolei do intermistrzostwa, gdzie jest typowanie z 5-3 już wcześniej się ta trójka jakby zamknęła, nie? Mhm. Na razie nikt nie dzwoni, czy nie odbierasz po prostu? Znaczy wyłączyłem telefon, bo by non-stop dzwonił. Aha. Zobaczymy później, jak tu w oddziele kolegom innym będą latać, tego, przychodzić w te gołębie. Mówiliśmy, kolega Sebastian trzeci był po trzech lotach. Trzy punkty straciłem, tak? Do pierwszego miejsca, nie? Zobaczymy. No, niedużo. Daj łapę. Daj łapę. O. Jeden wchodzi, kolejny. Szybko, szybko te gołębie. O, zobaczmy, ale go wiatr znosi. Szybko nadlatują. I tam, nie. Widzisz. Łatwiejszy lot z wiatrem to... Nie idzie do końca przewidzieć wszystkiego, widzisz. Pomału się zbliżamy do połowy tych gołębi, które zostały na lot wypuszczone. 13, tak? 13. Ile masz? 13, tak? 15. 15 gołębi. Bo mówię, kibiców tu mamy dzisiaj dużo. 30 minut minęło, nie?
Nie, to tam są ptaszki. Dwa roczne dalej to nie ma jeszcze. Ale do szczęścia, a chciałeś się oszczędzić, bałeś się, że coś będzie nie tak? Nie, dwa roczne tylko dalej, no, do tej pory nie ma żadnego z tych dwóch. Marian, jak byliśmy u niego, 60 rocznie się jeszcze nie ruszył w ogóle, mówi. Zresztą koledzy też, jak byliśmy na różnych lotach, oszczędzali, starali się te gołębie roczne oszczędzać. O. Zobaczmy, pogoda jest naprawdę zmienna, słońce, za chwilę chmury. Wdowieństwem lotuję od początku, praktycznie dwa tygodnie już przed latami były w systemie wdowieństwa, ale ci, co gniazdówku lecieli przy tych... Jeszcze tydzień temu to prawie tu śnieg leżał u nas. No, nie? Nie dokładnie, to jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu rzeczywiście. A wczoraj plus spadł. 30 praktycznie. No. Takie przeskoki temperaturowe są niekorzystne dla w ogóle zwierząt, roślin przede wszystkim. Wiecie co, metodą gniazdową te pierwsze loty zaczynali ci właśnie, są praktycznie bez strat. Nie? Bo wczoraj podobno też bardzo ciężkie loty było upalnie i też wiem, że tam... W jakich oddziałach na przykład? Aleksandrów Kujawski, coś tu kolega mi meldował, że bardzo ciężko. Chełmża chyba też bardzo ciężko. No wczoraj, wczoraj była pogoda naprawdę zaduch, ciężka. Nie? Zaduch. Ja pamiętam, 30 stopni było po południu. Do tej pory jeszcze tam ledwo połowę mają gołębi podobno. A dziś zgoła odmienne są warunki. Na gołębi lepsze, bo też widzimy te gołębie już, tu masz już ile, 16 czy 15, przepraszam, u kolegi Mariana też było tam prawie wszystkie, kiedy odjeżdżaliśmy. Bardziej sprzyjające warunki są do lotu dzisiaj. Mamy dwa kolejne gołębie. One tutaj, o widzimy, zobaczmy, to drzewo nam trochę przeszkadza. Coś trzeba będzie z nim zrobić. O. Ale zobaczmy, wylądował idealnie. Tam jeszcze jeden krąży. O, ale zobaczmy, ten to chyba zmęczony jest trochę. Pokażemy jeszcze kolejny, jak tam wygląda u ciebie w głębi. Nawet się blisko tu cieszy. I chyba jeszcze jeden tam lata. Nie. Nie, o co przyjść był. O, ale ten tutaj zza drzewa, o, siada. Przybite. Tutaj kończymy właśnie naszą relację, a ostatnio jeszcze tu widzimy kibice, teraz się posilają, tu Martynka, Karola, który miał wczoraj imieniny, tutaj kolegi urodziny. Sebastiana, urodziny, przepraszam, siódme urodziny, to akurat na torta się załapaliśmy, gołębie też tutaj cały czas przylatują, my tutaj popatrzmy, Sebastian, ile mamy tych gołębi, zobaczymy tutaj sobie w zegarze, 22, jeszcze o, mam... samica, jako 22, ta co ostatnia, te roczne przyszły, pierwsza roczne, w oddziale, roczne, roczny jest jeden. A z gołębi te, które tak jak powiedziałeś, pierwsze w oddziale, to jest ten to teraz gołąb... przyleciał ostatnio. Czy to jest gołąb, który wcześniej się też sprawdzał? Ona też z tego lotu ostatniego była pierwsza. Ale nie, czy wcześniej w latach poprzednich? To jest dwuletnia samica, aha, czy jako to roczna. Nie. A te same linie ci się sprawdzają, czy coś nowego? Tak, tak. Sprawdzają się przede wszystkim linie tych lotników, ale wnuki, nie? Z lotników. Tego Miss Lüneburg, co było Sutra 56. Tak, tak, tak. Wnuki tam z tych moich najlepszych lotników, z tej 2243, tej ciemnej Andrei, nie? Jest teraz gołąb, który ma trzy czołowe konkursy, bo była samica siódma i dziewiąta w oddziale, nie? Z trzech lotów 14 koeficjent, nie? Teraz ta samiczka z kolei jest, co teraz przyszła, a poprzednio była pierwsza w oddziale z tej 300, takiej ciężejszej. To z kolei jest też spokrewniona z tym gołębiem, który ma 14 z trzech lotów, nie? Także. Ale widzę, że dziś samiczki ogólnie zawiodły, bo jednak wiatr był w plecy i samczyki lepiej przyleciały. Nie? Postawiłem na samiczki, a, widzisz, a tak trochę się zawiodły. Starze, no, wczoraj, normalna rzecz. Wczoraj był zupełnie inny warunki atmosferyczne. Nie? Wiatr się widzimy troszeczkę tak jakby wzmaga, ale te gołębie 22 na 36, czyli prawie 2/3 mamy. No sobie później zobaczymy, popatrzmy, ale co chwilę jakiś gołąb tam siądzie, nie ma jakichś żadnych przylotów grupami, ale pojedynczo, no miejmy nadzieję, że te gołębie przyjdą, nie będzie dużych strat i tu w oddziele i nie tylko w oddziele, nie powinno być Sebastiana. Z kolei jest 20 maja, my już mamy piąty lot z 500 km, to rzadko jest, żeby tam nawet na forum PZHGP każdy narzekał, że właśnie tak, że nieporozumienie, że tak szybko loty z 500 km, ale no, zobaczymy. Tak musi być, nie? No. No nic, na razie dziękujemy, pomału będziemy kończyć relację, ale jeszcze kolegi Sebastiana pożegnamy tutaj po sesję, ale pojedziemy się tutaj w Czersku zrobić kilka innych
ciekawych ujęć. Do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję, dobry lot.